centrum Radomia będzie można budować wieżowce. Jest nowy plan zagospodarowania. 25 milionów na przebudowę drogi powiatowej Radom-Gębarzów-Polany. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, gościł w Radomiu. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Malczewskiego etap 1. To oznacza, że w centrum Radomia będzie można budować wieżowce, które będą miały około 20 pięter. O planach na zagospodarowanie centrum miasta władze Radomia mówiły od wielu miesięcy. Wcześniej projektu nie można było przyjąć, bo nie miał on poparcia większości radnych. Teraz się to zmieniło. Teren, o którym mowa w projekcie, znajduje się w centralnej części Radomia. Większość terenu to zabudowa usługowa i mieszkaniowa, wielorodzinna. Znajdują się tam też budynki Uniwersytetu Radomskiego, dawny dom technika, siedziba ośrodka interwencji kryzysowej, stacja paliw i jest też parking. To łącznie powierzchnia blisko 5 hektarów. Zgodnie z zapisami projektu, na terenie centrum miasta, czyli w okolicach jednej z galerii handlowych, budynki będą mogły mieć maksymalnie 70 metrów wysokości, czyli będą miały około 20 pięter. Ten teren marzy mi się osobiście, żeby zagospodarować tak, jak mają zagospodarowane inne duże miasta, czyli wieżowce, czyli budynki, zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, w takim wydaniu bardzo nowoczesnym, ale jednocześnie spełniająca wszystkie normy z zakresu ekologii. Taki pomysł nie znalazł uznania w oczach Artura Standowicza, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W tym miejscu raczej widziałbym przestrzeń publiczną, jakąś instytucję miejską, chociażby takie duże centrum kultury multimedialne. No cóż, pan prezydent ma większość, wymyślił sobie tam wieżowce. Będziemy chyba teraz, Nowy Jork gonić. Ostatecznie jednak radni na sesji głosowali w tej sprawie. Za przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Malczewski etap pierwszy głosowało 20 radnych, 11 było za, 9 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym projekt został przyjęty. Miasto planuje wystawić działki w okolicach galerii handlowej na licytację. Stanie się to prawdopodobnie w przyszłym roku. Starostwo powiatowe w Radomiu otrzymało blisko 25 milionów złotych ze środków unijnych na dalszą przebudowę drogi powiatowej Radom-Gębarzów-Polany. W kolejnym etapie prac powstanie nowy odcinek drogi od Bardzic do Zalesic. Projekt dalszej rozbudowy drogi Radom-Gębarzów-Polany oraz wniosek o fundusze europejskie został przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. Zakłada dalszą przebudowę ważnej arterii łączącej Radom z gminami Skaryszew, Kowala i Wierzbica, w których mieszka blisko 40 tysięcy osób. Mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych przeprowadziła już pozytywną ocenę formalną i merytoryczną projektu, a także zarekomendowała go do dofinansowania, a Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs, przyznając dofinansowanie na ten cel. Jest kontynuacją dużego 15-kilometrowego odcinka Radom-Gębarzów aż do Polan. Zostało tylko i aż 5,5 kilometra drogi, ale te 5,5 kilometra drogi, szanowni państwo, to ponad 31 milionów złotych, z czego, tak jak powiedziałem, 25 to środki europejskie. Przebudowany zostanie ponad 5,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej od końca miejscowości Bardzice w gminie Kowala do miejscowości Zalesice w gminie Wierzbica. Szacunkowa wartość zadania to ponad 31,5 miliona złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to blisko 25 milionów złotych, a środki własne powiatu to prawie 6 600 tysięcy złotych. Termin realizacji prac to lata 2025-2026. Warto dodać, że to kolejny etap przebudowy tej drogi. Już od granicy miasta Radomia do ronda w Gębarzowie 5,1 km rozbudowaliśmy w latach 2019-2022. Kolejny etap, budowa ronda w Gębarzowie i 450-metrowy odcinek drogi w 2023 przy dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego. On kosztował blisko 7 milionów. W tej chwili realizujemy kolejny etap od ronda w Gębarzowie do końca wsi Bardzice, to jest 780 metrów, i tu jest wartość już blisko 10 milionów i to jest w ramach ponad 8-milionowego dofinansowania z programu inwestycji strategicznych.
Jednym z celów projektu jest poprawa bezpieczeństwa dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu, ponieważ ruch rowerowy i pieszy zostanie odseparowany od ruchu samochodowego. Jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów i dostosowana do obciążeń generowanych przez pojazdy ciężarowe. Zostaną też wykonane korekty niebezpiecznych łuków. Powstaną chodniki, perony dla komunikacji autobusowej i drogi boczne, a także bezpieczne zjazdy do posesji i pól. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jeden z potencjalnych kandydatów na prezydenta Polski, gościł w Radomiu. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o bezpieczeństwie granic, współpracy z Amerykanami, ale też wyzwaniach demograficznych. Rafał Trzaskowski to jeden z polityków wymienianych w gronie potencjalnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Co prawda oficjalnie nie zostało to jeszcze zatwierdzone przez zarząd Platformy Obywatelskiej, ale według sondaży obecny prezydent Warszawy jest jednym z głównych faworytów do startu. Spotkanie w kamienicy Deskurów w Radomiu rozpoczął od tematu bezpieczeństwa Polski w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj nasi najważniejsi sojusznicy patrzą na Polskę i widzą, że Polska jest coraz mocniejsza, że wzmocniła swoją demokrację, że społeczeństwo obywatelskie jest niesłychanie silne, ale również, że bardzo poważnie traktuje sprawę bezpieczeństwa. I to, drodzy Państwo, do czego doszedłem podczas tej wizyty, to właściwie dwa wnioski. Jeden jest bardzo prosty, że trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie wybierają prezydenta dla siebie, a nie dla nas. I że w związku z tym my musimy być gotowi do tego, żeby pracować z każdą amerykańską administracją i współpracować z każdym prezydentem. I drugi wniosek to właśnie taki, że my przede wszystkim musimy pokazać, że sami jesteśmy gotowi sobie zapewnić bezpieczeństwo. Na spotkaniu w kamienicy Deskurów nie brakowało pytań od zgromadzonych mieszkańców, a także samorządowców. Jedno z nich dotyczyło służby zdrowia i finansowania leczenia chorób genetycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd Donalda Tuska opracował i dalej pracuje nad specjalną listą chorób rzadkich, właśnie po to, żeby zaradzić przynajmniej częściowo temu problemowi, o którym pan mówi. Żeby przygotować tego typu przepisy, które pomogą właśnie w refundowaniu leków w takich rzadkich schorzeniach, po to, żeby eliminować jak największą liczbę takich sytuacji. Mieszkańcy pytali także o demografię, wyludnianie się Radomia i jego rolę w przyszłości. My mamy tak naprawdę 12 dużych ośrodków metropolitalnych w Polsce. Unia Metropolii Polskich zresztą je zrzesza i mamy również miasta takie jak Radom, które mają olbrzymi potencjał. Ja uważam, że odpowiedź jest jedna. My nie powinniśmy tylko i wyłącznie szukać takich wielkich inwestycji, olbrzymich, które dają nam bardzo dużą satysfakcję, które są potrzebne, ale przede wszystkim skupiać się na tych inwestycjach, które są właśnie realizowane jak najbliżej obywateli tu w samorządach. Przypomnijmy, że wybory prezydenckie prawdopodobnie odbędą się w maju 2025 roku. Platforma Obywatelska swojego kandydata ma przedstawić 7 grudnia. Po raz pierwszy w historii Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Radomiu ma salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory uczniowie musieli korzystać z siłowni lub obiektów zewnętrznych. To ważny moment w historii szkoły. Przez wiele lat uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na zajęcia wychowania fizycznego musieli chodzić do zespołu szkół samochodowych, na basen lub w późniejszych latach do niewielkiej siłowni. Teraz ta sytuacja się zmieniła. U zbiegu ulicy Zbrowskiego i Katowickiej została otwarta hala sportowa. Projekt był przygotowany w 2010 roku, a budowa rozpoczęła się 2 lata później. Trzeba przy tym tu powiedzieć, że jest to wysiłek finansowy wielu osób, instytucji, ale także i skorzystaliśmy z grantu ministerialnego. Wydaje się, że gdyby nie ten grant, to byśmy nie ukończyli tej sali. Powierzchnia hali to 240 metrów kwadratowych. W środku znajduje się boisko do gier zespołowych, szatnie, łazienki i pokoje dla trenerów. Cieszymy się bardzo. Rzeczywiście to dla nas bardzo, bardzo ważna chwila, ważny dzień. Myślę, że ja, tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, ja się cieszę bardzo, ale myślę, że moja radość jest mniejsza niż radość wszystkich uczniów razem wzięta. Będą mogli ćwiczyć przez cały rok w bardzo dobrych warunkach. Na otwarciu nie brakowało występów artystycznych i podziękowań dla osób, które wsparły budowę. Salę poświęcił biskup Marek Solarczyk. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozy pogody. Do zobaczenia.